Plotka mówi, że Wiedźma od Rąk mieszka w okropnej norze Wiedźmy od Rąk na górze Wiedźmy od Rąk. A idź mi z tą Wiedźmą! Wujku, to ty mnie poklepałaś po ramieniu? Nawet nie wiesz, jakbym chciał. Możecie zostawić moje ramiona w spokoju? Piona! Brawo! Dobre łapy! Boże, seniorko, dostałem nauczkę. Kradzież nie popłaca i temu podobne, wiesz to. Dostanę w końcu moje ręce, bo chciałbym ci pokazać jeden z moich palców. Niestety, mój drogi, to nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Duchy mówią, że klątwę może zdjąć jedynie pocałunek. Co? Jak mus, to mus. Nie patrzcie na to. Pocałunek w usta! Co? Chyba cię pogięło, wary mi odpadną. Aż tak nie potrzebuję rąk. Paniusiu, zmyśliłaś to na poczekaniu. Idziemy stąd, pyszcze. Nie zaczekaj, nie odchodź. Masz rację, kochaniutki. Faktycznie zmyśliłam tę historię z buziakiem. Chciałam, żeby coś się zadziało. Tak trudno o nowe znajomości w dzisiejszych czasach. Chciałaś w ten sposób ogarnąć sobie randkę? Wiem, desperatka ze mnie. Za każdym razem, kiedy kogoś tu sprowadzam i nie pozbawiam go rąk, to od razu daję tyla. Nic dziwnego, rozejrzyj się. Nawet zombie bałby się tu mieszkać. Brakuje tu przytulnych dodatków. Mam pomysł. Wieloramienny świecznik. O, Wiedźma od rąk lubić to. Dopiero się rozkręcam. Czas na remont, do dzieła! Za chwilę zobaczysz swoją jaskinię w nowym, wspaniałym wydaniu. Od teraz nie opędzisz się od facetów. Na stoliku zostawiam ci poradnik podrywacza. Wielkie nieba! Nie mogę uwierzyć, że to jest moja jaskinia! Brak mi słów w szczerbatej gębie. Może powiedz, oddaję ci twoje ręce. A, racja. Trzęsawka, drapaczka! Tęskniłem za wami, bochenki. W porządku z ciebie, kobita. Będziemy ze sobą chodzić? Nie, nigdy. Co za strata czasu. I znowu będę samotna i ohydna. Hej, chyba się zgubiłem. Mogę się przekimać u ciebie? Oczywiście, zapraszam. Laska, masz kosmiczne gacie, bo twój zadek wygląda w nich jak z innej planety. Wow, dzięki za komplement. Jest!